Witam. Dzisiaj w filmie będą dwa przypisy na łopatkę wędzoną. Jedna taka z przyprawami w całości, a druga składana z szarpanego mięsa. Jak widać tutaj, tylko z dwoma składnikami. Także zapraszam na przepis. Smaku są rewelacyjne. I co najważniejsze, tych przepisów nie znajdziecie w sieci. No i zabieramy się do roboty. Tutaj właśnie mamy taki kawałek łopatki. Łopatka właśnie, jak mówię, jest pomijana, często pomijana jako materiał do wędzenia. Jest to mięso dużo lepsze, bardziej soczyste, smaczniejsze. Także bierzemy się do roboty. I z tej łopatki musimy właśnie tu poszukać jakiegoś takiego jednego całego w miarę mięśnia. Także tutaj już mamy kandydata. I to będzie wędzone w całości, sznurowane. Także mamy tutaj właśnie taki w miarę ładny kawałek. I teraz poszukamy na tą drugą wersję składaną jakiegoś kawałka. Chyba zrobimy z tego. Myślę, że będzie dobre. I też musimy posuwać tego tłuszczu troszeczkę, żeby mi się to mięso lepiej uwędziło. I tak uzyskaliśmy dwa kawałki, właśnie taki jeden w miarę ładny mięsień. I ten kawałek będzie składany. Może zacznijmy właśnie od tego. Najpierw trzeba dobrze nakłuć, najlepiej widelcem. I do tej wersji składanej damy tylko mieszankę soli i peksoli w stosunku pół na pół i paprykę ostrą. Tylko i wyłącznie, żeby wydobyć tylko smak tej łopatki. Teraz należy takie mięso zważyć. Tutaj mamy kilogram, no praktycznie kilogram. Na kilogram tej łopatki dajemy 55 gramów mieszanki soli peksoli i płaską łyżeczkę papryki ostrej. Czyli na kilogram 55 gramów łącznej soli i peksoli i co ważne, na każdy kilogram mięsa 1 litr wody. Teraz dobrze trzeba to wymieszać, tu sól. Wkładamy mięso i tak w lodówce 10 dni, sprawdzając co tam dzień 2, czy nic złego się nie dzieje. Oczywiście szczelnie przykrywając. Teraz się zabieramy za tą łopatkę, która jest odkrojona w całości. Najpierw oczywiście musimy ją dobrze nakłuć. Następnie musimy to mięso zważyć. Tutaj mamy kilogram i na kilogram mięsa dajemy 55 gramów soli i peksoli w stosunku pół na pół. I to jest ważne, musimy sobie zapisać właśnie wagę, bo ta łopatka będzie peklowana najpierw na sucho, potem na mokro. Czyli tutaj mieliśmy kilogram mięsa, to odważamy 55 gramów soli i peksoli. I teraz co jest ważne, należy mniej więcej pół soli odsypać przykładowo do takiego słoiczka. Ta sól będzie dodana dopiero potem przy peklowaniu na mokro. I teraz co dodajemy z przypraw? Będzie to papryka ostra. Na kilogram mniej więcej to jest sprawdzone. Taka
płaska łyżeczka. Gałki muszkatołowej tak samo płaska łyżeczka. Ziele angielskie mielone tak samo płaska łyżeczka. Następnie imbir, imbru dajemy dosłownie na czubek łyżeczki. I ostatnia przyprawa to będzie kardamon mielony. Tak samo na czubek łyżeczki. Nie podaję tego w gramach, bo to testowałem i ciężko by było odważyć właśnie taką małą ilość kardamonu i imbru. Teraz należy to dobrze wszystko wymieszać. I teraz należy dobrze to wszystko, te przyprawy wmasować w ten kawałek łopatki. I tak mamy przyprawy z solą wmasowane. Wrzucamy to do jakiegoś naczynia. Przykrywamy szczelnie i do lodówki na 5 dni. I teraz po 5 dniach peklowania na sucho. Sprawdzamy, czy wszystko tutaj jest w porządku. Czy nic się zapachów nie ma dziwnych. Możemy to tę łopatkę jeszcze raz z góry nakłuć. I właśnie tą sól, co nam zostało, wsypujemy do wody, czyli litr wody na kilogram mięsa i te połowy soli. Dobrze tę sól musimy wymieszać. I zalewamy taką łopatkę właśnie tą solanką. I na następne 5 dni do lodówki. I tak minęły 2 tygodnie, w sumie prawie 13 dni. Płuczemy takie mięsko. Płuczemy praktycznie, żeby nie było tutaj wewnątrz mięsa żadnych przypraw, szczególnie jak dodajemy takie standardowe przyprawy jak ziele angielskie, liść laurowy czy pieprz ziarnisty. A w tej drugiej wersji z tymi przyprawami i peklowaniu na sucho, potem na mokro też opłukuję, ale zostawiam, jak tutaj widać, część tych przypraw i tak będę wędził. Teraz pozostawiamy to mięso, niech troszeczkę sobie ocieknie i będziemy sznurowali. Się suszyły, osadzały jakieś 14 godzin. Jak widać, są już totalnie suche i teraz możemy właśnie dopiero zacząć się pędzić. Co jest właśnie bardzo ważne przy tej łopatce składanej. Długi czas osadzania to jest pewność, że taka łopatka się ładnie sklei. Teraz łopatki umieszczamy w wędzarni nagrzanej wcześniej, z godzinę, dwie. I suszymy szybkim, suchym dymem około 50 stopni, dopóki nie zniknie nam tutaj rosa, która się może pojawić, powinna się pojawić. I jak ona już zniknie, dopiero wędzimy dymem zasadniczym. Do suszenia używam 9-letniej jabłoni. Nie daje dużo dymu właśnie, tak ona wygląda. A do
wędzenia zasadniczego to używam suchej olchy i pół mokrej, w sumie to też już jest sucha dwuletnia czereśnia, i daję taką czereśnię z jedną olchą pół na pół. Olcha pozwoli się nie zagasnąć temu właśnie w palenisku, a czereśnia da nam fajny, gęsty dymek. I tak wędzimy dymem zasadniczym około 4 godziny. Potem wędzimy parzeni. Patki się schodziły po parzeniu, także zacznijmy może od tej z przyprawami, która była w jednym kawałku. Tak nam się to prezentuje. Może ukroimy jeden plasterek. Teraz przykroimy tą składaną łopatkę. Tak ona wygląda. Są tu jeszcze takie dziurki, ale to jest normalne przy takiej szarpanej łopatce. Ale plasterek zawsze będzie sklejony cały. Co do walorów smakowych, to ta łopatka właśnie, ta szarpana składana, jest według mnie z samą solą i papryką. To jest smak rewelacyjny. Szynka się chowa. Co do tej z przyprawami, jest taki smak bardziej łagodny. Właśnie co by mogło mylić, że więcej przypraw było, a powinno być bardziej aromatyczne. Właśnie ta łopatka, taka szarpana składana, jest najbardziej aromatyczny, najlepszy smak mięsa. Także polecam te przepisy i to by było na tyle. Cześć.